Siemano, tu Vera. Zapraszam Was na kolejny odcinek Jamy Nie Mula, w której będziemy rozmawiać o wspinaczce sportowej. Zapraszam! Było już u nas kiedyś o wspinaczce bez asekuracji, a dzisiaj skupimy się na bardziej odmianie sportowej. A to też dlatego, bo w Polsce nawet się dzieje w tej dziedzinie trochę. Jak wygląda sprawa ze wspinaczką sportową? Kiedyś można było ją uprawiać na takich naturalnych drogach skalnych. Obecnie zawody są przeprowadzane na sztucznych ściankach, na których się znajdują punkty asekuracyjne, dzięki czemu każdy zawodnik ma taką samą pogodę i oświetlenie, a zawody odbywają się w różnych kategoriach wiekowych i występuje normalny, typowy podział na kobiety i mężczyzn. Wspinaczka sportowa posiada trzy konkurencje. Tak zwaną wspinaczkę na prowadzenie, czyli wspinaczkę na trudność, wspinaczkę na czas oraz bouldering. Czasami odbywają się też zawody w wspinaczce lodowej na specjalnych przygotowanych miejscach, właśnie na przykład na zamarzniętych jeziorach bądź specjalnie przygotowanych ścianach lodowych. I teraz naprawdę pokrótce opiszę Wam wszystkie trzy rodzaje wspinaczki sportowej. Wspinaczka na czas, czyli jak sama nazwa wskazuje, czas. Tu się liczy tylko czas. Dwóch zawodników ścigają się jednocześnie, mają do dyspozycji takie same ściany o takiej samej wysokości, równej 15 metrów i takie same chwyty. Czyli praktycznie wszystko jest na tym samym poziomie. Czekają tylko na start, ruszają, ścigają się, kto pierwszy dotrze, dotknie dzwonka, ten wygrywa. Wspinaczka na prowadzeniu. Tutaj już mamy trochę więcej czasu. Tu w zasadzie chodzi o to, żeby jesteśmy asekurowani liną i tą linę też musimy przeprowadzać przez te punkty asekuracyjne i każdy też jakiś zdobyty nasz ten punkt sprawia nam jakąś trudność. I tak naprawdę tu przede wszystkim się liczy pokonywanie tej trudności. Jeśli im wyżej dotrzemy, to będzie ten najtrudniejszy punkt, tym dostajemy więcej punktów. Bouldering, czyli ostatnia odmiana wspinaczki sportowej i tutaj najważniejsza różnica i największa jest to wspinaczka bez asekuracji. Jedyną ochroną przed upadkiem jest materac, tak zwany crash pad, który leży u podnóża skałki, tej ściany, albo osoba asekurująca, tak zwany spotter. I tutaj ściany już nie są jakichś, nie wiem, imponujących wielkości, wysokości, bo zazwyczaj są one dosłownie do 5 metrów, jednak są one pod różnym kątem nachylenia. I też właśnie różne, tutaj też jest jedna różnica, że mamy różne chwyty, one nie są takie same jak wspinaczce na czas. I też są właśnie pod różnymi kątami nachylenia, więc często nawet wisimy tak naprawdę nad ziemią, do góry nogami, więc no, trzeba się naprawdę chwycić mocno i dobrze, żeby się utrzymać. I tu też, kto zdobędzie najwyżej jakiś najtrudniejszy chwyt, całą tę sekwencję przejścia, to też jest punktowane jak najwięcej. Ja dzisiaj najbardziej skupię się na czasówkach, czyli wspinaczce na czas, ponieważ Polska ma naprawdę grubą i mocną ekipę. Ludzie pająki naprawdę uprawiają fajny sport. I jak to wygląda? Już trochę o tym powiedziałam, ale tak w praktyce i jak oglądałam filmy, to no wydawać czasami się to może trochę nudne i cały czas monotonne i powtarzalne, ale naprawdę przez te kilkanaście sekund, nawet nie kilkanaście, to przychodzą fajne emocje. Dwóch zawodników stoi u podnóża ścianki, 15 metrów, jest lekko nachylona, bo pod kątem 5 stopni. Wszyscy mają takie same chwyty, ścianki są identyczne, więc tak naprawdę nic tu się nie może wydarzyć. Często porównują te zawody do biegu na 100 metrów, no bo tu nic się już tak się nie może wydarzyć, wszystko jest takie same. Ale tutaj decydują naprawdę mankamenty i liczy się przede wszystkim czas. Tylko wspinaczkę, tak naprawdę ten wbieg na tą ściankę, no to trwa dosłownie kilka sekund. Rekord świata wynosi 5 sekund 48 setnych, więc o czym tu w ogóle mówić? Na 15-metrową ściankę. U kobiet to jest bodajże 7,32 sekundy, więc też niewiele. Więc co tu się może zmienić? No, jak mówią zawodnicy, trzeba przede wszystkim pracować głową. Liczy się naprawdę twarda psychika i mega skupienie, bo nie wiem, lekkie poślizgnięcie, nawet nie masz czasu spojrzeć na przeciwnika, jak mu idzie, no bo tak naprawdę już zaczynasz i za chwilę jesteś na samej górze. Mimo że może ten wyścig nie trwa zbyt długo, to naprawdę uchodzi ta dyscyplina jako jedna z niewielu naprawdę imponujących i widowiskowych. I tak jak mówią zawodnicy, liczy się przede wszystkim głowa, mega skupienie, to jednak bardzo ważny też jest trening fizyczny i przygotowanie do zawodów. I jak to wygląda w praktyce? Przede wszystkim trening na ściankach wspinaczkowych, ale też trening siłowy. I tutaj zdecydowanie trening siłowy na siłowni, skoncentrowany na górnych partiach, mnóstwo podciągnięć, muscle upów, czyli wejść na drążek siłowych.
I naprawdę mają mięśnie jak skała i często ludziom opadają szczeny na siłowniach, jak widzą, jak robią podciągnięcia na przykład ze swoim podwójnym ciężarem ciała, więc 100% swojej wagi jeszcze dodatkowo dorzucają, więc naprawdę chłopaki i dziewczyny mają mega, mega siłę tutaj w ramionach. Więc dla mnie szacun. Organizatorzy wspinaczki sportowej naprawdę starają się, żeby każda ścianka w różnych częściach świata wyglądała naprawdę identycznie, żeby pobijać te rekordy i można było je porównywać, żeby każdy miał, no po prostu, żeby niezależnie od warunków wszystko było takie same, żeby każdy miał takie same możliwości. W 2020 roku na kolejnej olimpiadzie w Tokio właśnie wspinaczka sportowa została przydzielona do programu olimpijskiego. Ja tu się cieszę z tego powodu, ponieważ mamy naprawdę mocną ekipę, więc liczę, że albo będzie jakiś rekord, albo przynajmniej jakiś puchar bądź medal. I tutaj powoli mogę się już kierować do przedstawienia Wam naszego Ultra Niemula, no bo naprawdę chłopak jest przekozakiem. Tak więc przedstawiam Wam za chwilę naszego Ultra Niemula. Nasz dzisiejszy Ultra Niemul jest naprawdę kozakiem, mistrzem. Zdobył w 2016 roku Puchar Świata w spinaczce na czas. Mistrz świata, mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski juniorów oraz seniorów, mistrz akademickich mistrzostw świata, jak również Europy. Naprawdę tych tytułów mam na same trzy linijki, więc nie dam rady wszystkiego Wam powiedzieć. Musicie sobie sami go obczaić. A jak to się wszystko zaczęło? No można powiedzieć, że u dziadka w sadzie, bo zaczął wtedy się wspinać na drzewa, chyba jak każde dziecko. Jednak zanim zaczął się wspinać zawodowo, to wyglądało troszkę inaczej, bo próbował wielu innych rzeczy. Na przykład jazdę na BMX-ach, gry na pianinie, piłki nożnej, ale tak jak mówi, on nie lubi sportów zespołowych, ponieważ no, nikogo nie podawał. On woli skupiać się na sobie, czyli ścianka jest jakby dla niego. Sam o sobie mówi, że wbiega szybciej na ściankę niż lewy strzela gole, a media też go nazywają Usainem Boltem spinaczki na czas. No więc coś w tym jest, także no Ultra Niemul jak najbardziej. Zobaczcie zresztą sami, co chłopak odstawia na tych ściankach. Ściana zawsze wygląda tak samo. 15 metrów, ten sam układ chwytów, jeden standard na cały świat. Na zawodach adrenalina, stres, kibice, rywale. Ta mieszanka potrafi bardzo zmotywować, ale i też może wprowadzić w ogromny stres. Liczy się te parę sekund. Kątem oka widzisz przeciwnika, no i słyszysz, jak biegnie obok ciebie. Słyszysz, czy jest za tobą, czy przed tobą. Na tak krótkim dystansie, w tak krótkim czasie jeden błąd może decydować o zwycięstwie lub porażce. Na treningach dążymy do tego, aby osiągnąć perfekcję wykonywania każdego ruchu na ścianie. Trzeba się po prostu zaprogramować, dlatego często wyobrażam sobie poszczególne ruchy i wizualizuję sobie każdy ruch z osobna. Cele na najbliższe lata to totalna dominacja w Pucharach Świata i Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku. Chcę tam zdobyć złoty medal. I co? Zajebiście, prawda? Więcej na temat tego pana Marcina Dzieńskiego, możecie zobaczyć tutaj w tym linku. Jest tam też fajny materiał zrobiony o nim samym. On też właśnie opowiada, jak to wszystko się zaczęło i jak to wygląda. A my teraz przechodzimy do naszego smaczka. A w smaczku zobaczcie sobie typka, który zapierdziela na jakimś ogromnym, wysokim palu, nie wiem, 30-metrowym czy wyższym, i zobaczcie, jak on to robi po prostu szybko. On jest chyba mistrzem świata w tym spinaniu się na tym drągu. Potrzebne są mu do tego tylko chyba specjalne buty z takimi rakami jakby i lina. Zresztą no sami zobaczcie, jak to wygląda. Time is ready. Competitors ready. One, two, go. Here they go now.
ripping it for you. You're gonna see nothing better than this. This is the best in the world right here with Wade Stewart and Sterling Hart. Sterling already up to the 60-foot mark, and there he goes. He'll hit the 80, and that's when you're gonna roar. Down they come. My goodness, it's all over Red Rover. Down he comes, Wade Stewart. What a brilliant time for turbulence. Może to trochę wygląda inaczej od typowej wspinaczki, ale też wygląda widowiskowo. No dobra, to chyba by było dzisiaj na tyle w tym temacie. Nie jest to może też jakaś obszerna dyscyplina, może bardziej się to zmieni po olimpiadzie i liczę, że naprawdę nasza ekipa, a przede wszystkim Marcin, nasz multimedalista, zdobędzie naprawdę mnóstwo medali albo nawet to po prostu wygra. Dużo mu nie brakuje do rekordu, bo naprawdę jakieś 20 setnych sekundy. Ciężko tutaj pobić rekord, bo no czasy są, jak sami widzicie, krótkie, ale liczymy, że jednak jeszcze da się robić to szybciej, prawda? No przecież w końcu to są kozaki. Dobra, przechodzimy teraz do newsów. Drugiego września na Stadionie Miejskim w Tychach odbędzie się mega ekstremalne show. Prawdopodobnie jedno z najlepszych w Polsce. Dlaczego już teraz Was zapraszam? Ponieważ od środy jest tańsza pula biletów, 59 zł. To chyba nie jest dużo, a podobno będą mega rajderzy, będą BMX-y, FMX-y, będzie dwóch braci Godziek. Jeden z nich jest właśnie też współorganizatorem. Możecie sobie zobaczyć na naszym filmiku za chwilę, który pokażemy. Będzie krótka relacja z konferencji prasowej, która się odbyła ostatnio. I tam się dowiecie, co będzie. Na pewno będzie zajebiście. Więc sami posłuchajcie i zapraszamy Was. Tak, program jest zbudowany. Impreza potrwa około 3 godzin. Wiemy, co wam przyjdzie. Koncert będzie podczas całego występu. Oprócz tego będą pokazy rowerów, motorów. Do tego mamy przewidziane konkurencje takie jak zawody Best Trick, czyli zawody na najlepszy trick. Zawody Best Week, czyli bardzo widowiskowy trick polegający na ułożeniu motoru bokiem. I w tych zawodach chodzi o to, kto mocniej wyciągnie ten motor. Chodzi o to, ogólnie to jestem na sobie w denerwowym, zgadzamy. Chodzi o to, żeby ona mocniej bokiem polecieć i wrócić. Tak. Dwóch mega mocnych rajderów postanowiło zrobić fajny projekt, nakręcić swoją jazdę na skateparku, no, ale nie na byle jakim skateparku, bo takim lustrzanym. Znajduje się on niedaleko Pampeluny. Jak ja oglądałam materiał, to naprawdę mega sprawa. I ja bym się sama nie odważyła, ponieważ przy takiej ilości luster myślę, że nasze zmysły odmawiają posłuszeństwa. Oni sami stwierdzili, że na początku było ciężko, ale z czasem się przyzwyczaili. No spójrzcie sami, jak to zajebiście wygląda. Najlepsza wiadomość na koniec, no wisienka na torcie, chyba najlepszy news z całego tygodnia, może z całego roku, bo szykuje się powrót legendy sportu, powrót legendy piłki nożnej, japońskiej piłki nożnej, czyli kapitan Tsubasa wraca na ekrany, gdzie w telewizji polskiej, TVP Sport, już 1 maja pierwszy odcinek o godzinie 8 rano. Będą lecieć codziennie dwa odcinki, więc czuję, że może być walka. Mam nadzieję, czy nie mam nadzieję. W sumie szkoda, że to nie leci gdzieś po TV Expressie, bo łatwiej by było każdemu siąść i obejrzeć, no bo niektórzy jednak będą już w pracy. A co jest najlepsze w tym wszystkim? Że same komentarze do zapowiedzi mówi sam Dariusz Spakowski.
Więc zobaczcie sobie, jak to fajnie wyszło. Rozpoczynamy końcowe odliczanie. Dobre przejście i włączenie się kapitana. Już wysokość pola karnego. Szuka miejsca do oddania strzału, odegrał. Zagranie w pole karnym. Wysoko w górę. Aj, proszę, z dużym trudem. Ależ byłaby to piękna bramka. Kolejny brzydki faul. Okazja i znowu poprzeczka. Jeszcze strzał i mamy bramkę. Ostry kąt. Ej, będzie bramka. Aj, w ostatniej chwili. Dogranie i mamy 2-0. Była to najlepsza okazja. Aj, broni kapitalnie. Oni pokazali, że można. Kapitan Tsubasa w TVP Sport. Na dzisiaj to by było tyle. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jak nie, to łapkę w dół. Komentujcie oczywiście. Jak macie jakieś sugestie, to również piszcie w komentarzach. Możecie nas zobaczyć oczywiście na Instagramie, na Facebooku. Zapraszam też na naszego bloga. I życzę Wam fajnej majówki, bo jakby nie było, już się zaczęła i jeszcze trochę potrwa, więc bawcie się dobrze. I widzimy się w następnym odcinku.